ciekawy zespół, wielkie gwiazdy, choćby Smolarek, do zobaczenia na stadionie. Na stadionie tutaj naszym. Także tutaj myślę, że losowanie, kogo byśmy nie trafili z ekstraklasy, to każdy ciężki. Mi się wydaje, że atrakcyjny przeciwnik i do ogrania. Oni mieli problemy z przejściem ostatniego zespołu, także z Nicza Pruszków, czy ledwo wygrali 1-0. Ale mówię, bardziej tu zespołowi i zawodnikom zależy na meczach ligowych niż na pucharowych. Także to jest bardzo ważne w tej chwili. Nie myślimy o pucharach, a bardziej ważniejsza sprawa to jest mecze ligowe, bo te punkty uciekają i w tej chwili są priorytetem dla nas. Tak, chyba się nikt nie spodziewał, że wygramy pucharowy mecz z Arką. No ale wygraliśmy, gramy dalej. No, trafiliśmy na Polonię Warszawa. No, myślę, jedna z lepszych drużyn w ekstraklasie. Może nie taka medialna jak powiedzmy Legia Lech, ale będzie naprawdę trudno. Dla nas to jest bardzo fajny przeciwnik, wiadomo, ekstraklasa. Ciężko, ale na pewno będziemy walczyć, no, jak zawsze. Szanse są zawsze. Wiadomo, że to jest nasze kluby dzieli przepaść pod każdym względem, ale na blisku szanse są zawsze. Jeżeli zagramy dobrze, to pewnie jakieś tam szanse mamy. Oczywiście Polonia ma więcej tych szans, ma lepszych zawodników, lepszy klub, ale na boisko wyjdziemy i będziemy walczyć. Ja osobiście to chciałem trafić na Lecha, wiadome. Nasza drużyna tak jakby sympatyzuje z tą drużyną. No albo na Legię Warszawa, no ale Polonia tak samo jest dobrą, widać, że jest dobra drużyna. Tam Ebi Smolarek na przykład gra, fajnie przeciwko takiemu zawodnikowi zagrać będzie. Na pewno będziemy się starać grać o zwycięstwo, bo tuż widać, że można się jakoś wypromować w jakiś sposób, prawda?